Cześć, witajcie w moim Sherry Studio. Dzisiaj będziemy robić kartkę z jednego z moich ulubionych zestawów, Home Sweet Home. Ja go po prostu uwielbiam, te domki są cudowne. I postanowiłam, że zrobię trzy kartki o różnych porach dnia. Tę dzisiejszą zrobię w porze nocnej, to będzie noc. Widziałam gdzieś taką, ktoś już gdzieś robił. Bardzo spodobało mi się to tło, właśnie fioletowo-niebieskie i moje też takie będzie, także zapraszam do oglądania. No więc zaczynam od blendowania tuszami Distress, Wilted Violet i Blueprint Sketch, jedne z moich ulubionych kolorów. Dodam też później troszkę ciemnego granatu z Deco Time i myślę jeszcze o takim kompletnie czarnym Black Soot, bodajże się nazywa ten kolor, również Distress Ink. No i tak będzie wyglądało moje tło. Kiedy tło mamy gotowe, zaczynamy stemplowanie. Podstępuję tutaj te domki, po prostu je uwielbiam. Później będę je kolorować markerami wodnymi Karin Markers. Wiem, że niektórzy uwielbiają kolorowanie markerami alkoholowymi. Ja jednak najbardziej lubię kolorować markerami wodnymi, ponieważ tak naprawdę potrzebuję wtedy jeden kolor, który rozmywam i on daje mi właśnie taki fajny efekt przejścia, że brzegi mam ciemniejsze, środek mam jaśniejszy lub w ogóle tam, gdzie potrzebuję, tam mam ciemniej, tam, gdzie potrzebuję, mam jaśniej. Wystarczy po prostu ten marker, ten kolor troszkę rozblendować pędzelkiem z wodą. Także tak to wygląda u mnie. Natomiast drzewka i krzaczki koloruję markerami Copic, to są markery alkoholowe. Mam dwa odcienie, także też będzie taki efekt przejścia. Kiedy obrazek jest już gotowy, nakładam wykrojnik i używając mojej maszynki do wykrojników wycinam go.
Wygląda to super moim zdaniem. Ok, teraz dodatki. Moim głównym mottem tej kartki będzie napis Home is where the Wi-Fi automatically connects, czyli dom jest tam, gdzie Wi-Fi łączy się automatycznie. Będzie tutaj ikonka Wi-Fi, która będzie nad jednym z domków. Dodam jeszcze księżyc i gwiazdy. Używam tutaj tuszu do embossingu, ponieważ będę właśnie używać pudru do embossingu, który później roztopię moim podgrzewaczem. Słuchajcie, przez większość czasu, kiedy nagrywałam to wideo, pies sąsiadów okrutnie wył, ponieważ został sam. Mam nadzieję, że nie było go słychać. I jeszcze kilka gwiazdek wokół napisu. Na księżyc również nałożę puder do embossingu, ale to jest czysty, krystaliczny. Taki, że kiedy go roztopię, to księżyc będzie wyglądał, jakby się mienił. No więc teraz mogę przylepić moje domki. Używam do tego taśmy piankowej, przez co wydaje się to wszystko mieć taki fajny efekt 3D. No więc front kartki mamy gotowy, przytnę go trochę, aby pasował do mojego tła, które będzie czarne. Do mojego tła, czyli do tej bazy kartki, inaczej mówiąc, używam papieru. Jest to dosyć taki twardy papier, Bristol, i on ma takie małe, świecące drobinki, które również wyglądają jak gwiazdy. Uwielbiam ten papier. No i tak prezentuje się gotowa kartka. Jak Wam się podoba? Dzięki bardzo, że oglądaliście. Tak jak wcześniej mówiłam, jest to jedna z trzech kartek, które zamierzam zrobić. Następna będzie, myślę, w porze porannej, także sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No więc mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa!